Temat nieco inny, to znaczy zresztą mam z doświadczenia spotkania, jestem z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, pracuję w Zakładzie Teologii Fundamentalnej Filozofii Chrześcijańskiej. Przez wykształcenia jestem jednym, znaczy trochę teologiem, filozofem. Coś na temat adopcji embrionów. Rok 1978 kojarzy się w naszej mentalności w Polsce, czy kulturze, powiedzmy, ze Słowiciem Mądrego przez Bartę Rutkiewicza, ale przede wszystkim z wyborem papieża Jana Pawła Karola na stolicę Piotrową. Jest tu jednak rok ważny w innej dziedzinie również. Jest to również rok, w którym mamy narodziny pierwszego dziecka z Torbówki, to znaczy Lucy Brown. Od tego czasu rozpowszechniła się już bardzo technologia FIVET i przyniosła w efekcie bardzo dużą liczbę narodzin. Szacuje się, że to jest około 5 milionów dzieci, ale również dużą liczbę embrionów, które określa się mianem nadliczbowych. W jednym z artykułów poświęconych tej kwestii, o pięknym tytule Souls in Rice, napisano po prostu bardzo ciekawy artykuł, zresztą bardziej dziennikarski niż naukowy. To wywiad z pewną parą, która po dwukrotnym zapłodnieniu in vitro stała się, oni stali się rodzicami dla czworga dzieci, ale jednocześnie miał 14 zamrożonych embrionów. Posiadanie takiej ilości embrionów to poważny problem. Nie chodzi tutaj o ilość, może być nawet tylko jeden. Rodzice posiadający takie embriony stają przed wieloma dylematami. Oddać je jakiejś innej parze, która weźmie je i zrodzi oraz wychowa, oddać na badania naukowe, czy pozwolić, żeby umarły. W opisanym przypadku matka mówi, że nie chce skazać je na śmierć, ale również nie chce, by uczynić z nimi cokolwiek innego. Istnieją oczywiście formy internetowe, w których rodzice w tego typu sytuacji komunikują się i ta postawa takiego niezdecydowania to jest jedna z najbardziej popularnych. Nie posiadamy oczywiście dokładnych danych co do ilości tych embrionów nadliczbowych. Według danych, tak powiedziałbym, naukowych, rozesłano ankietę w Stanach Zjednoczonych po klinikach, które zajmują się procedurą in vitro i opublikowano w 2006 roku artykuł. Wtedy takich embrionów było około 500 tysięcy. W Polsce powołał się na pewną rozmowę ministra Gowina z obecną tutaj przewodniczącą naszej sekcji. Wtedy minister Gowin powiedział, że takich embrionów w Polsce mamy kilkadziesiąt tysięcy. I przyszłość nie jest jasno określona. Wedle badań mówi się, że około 10% embrionów może być przeznaczonych do ewentualnej donacji, ale inne badania wskazują, że no, ten procent jest znacznie niższy. Tam mówi się na przykład tylko 3% ewentualnie mógł być przeznaczony na badania naukowe, 2% na zniszczenie, rozmnożenie i śmierć, 2% na donację. Na stronie internetowej Embryo Adoption Awareness Center, która jest finansowana z grantu Urzędu Stanów Zjednoczonych, pojawia się informacja, że aktualnie mamy do dyspozycji około 600 tysięcy embrionów. To są embriony przeznaczone do adopcji. Pierwszy zanotowany przypadek donacji i adopcji embrionu miał miejsce w roku 1983. W 1997 w Stanach Zjednoczonych powstaje organizacja chrześcijańska Pro-Life, Nightlight, która inauguruje pionierski program donacji i adopcji embrionów zatytułowany The Snowflake Frozen Embryo Adoption Program. W jego ramach realizuje się donacje i adopcje, wychodząc naprzeciw problemowi tzw. embrionów nadliczbowych. Ten program oczywiście
jest rozszerzony. Od 2003 roku jest dostępny również w Wielkiej Brytanii. Adopcja embrionów to specyficzny przypadek HET, czyli Heterologous Embryo Transfer. Z medycznego punktu widzenia chodzi o implantację embrionów nadliczbowych i niechcianych. To stawiamy zawsze w cudzysłowie w jamie macicy kobiety, która pragnie donosić ciążę do terminu porodu. Intencją, która jej towarzyszy w tym działaniu, jest ratowanie embrionów przed śmiercią oraz możliwa adopcja zrodzonych w ten sposób dzieci. W tym wystąpieniu pragnę podjąć tę kwestię z punktu widzenia etyki Kościoła katolickiego. Kościół katolicki wielokrotnie zabierał głos w sprawie technik sztucznej prokreacji i związanych z nimi dylematów etycznych. Sąd moralny odnośnie do metod sztucznego przekazywania życia opiera się na dwóch wartościach. Pierwszą jest życie istoty ludzkiej, która jest powołana do istnienia. Drugą wyłączność jego przekazywania, wyłączność przekazywania życia w małżeństwie. Kościół głosi nienaruszalność prawa do życia niewinnej istoty ludzkiej od chwili poczęcia aż do śmierci. Takim prawem tej etyki cieszy się embrion ludzki. Mówiąc natomiast o małżeństwie i przekazywaniu życia, Kościół przypomina o istnieniu nierozwalnego związku, którego chciał Bóg, a którego człowiekowi nie wolno samowolnie zrywać między podwójnym znaczeniem aktu małżeńskiego, znaczeniem jednoczącym i znaczeniem rodzicielskim. Faktycznie akt małżeński w swojej wewnętrznej strukturze, podczas gdy łączy najgłębszym węzłem męża i żonę, czyni zdolnymi do zrodzenia nowego życia zgodnie z prawami wpisanymi w samą naturę mężczyzny i kobiety. To oczywiście cytat z pewnego dokumentu. W związku z tym każdy sposób postępowania, który będzie naruszał podwójne znaczenie aktu małżeńskiego, jednoczące i prokreatywne, będzie uznawany przez Kościół za nieakceptowalny z etycznego punktu widzenia. Stanowisko Kościoła dotyczące procedury FIWET, która jest odpowiedzialna za powstawanie embrionów nadliczbowych oraz związanej z nimi instytucji tzw. matki zastępczej, jest również jasno określone. Argumenty teologiczne, filozoficzne skłaniają Kościół do uznania procedury FIWET oraz instytucji macierzyństwa zastępczego za niemoralne. To nauczanie mówi nie dla zapłodnienia pozaustrojowego, zarówno homo, jak i heterologicznego. Mówi również nie dla komercyjnego podejścia do macierzyństwa, które wyraża się w instytucji matki zastępczej. Te praktyki godzą wyłączność relacji męża i żony z zadaniem przekazywania życia, godzą świętość małżeństwa i prawo dziecka do bycia poczętym w łonie matki. Mówiąc o embrionach nadliczbowych w kontekście możliwych manipulacji związanych z ich istnieniem, zostaje opublikowana w roku 1987 instrukcja Donum Vitae. Stwierdza się tam, że każda istota ludzka powinna być uszanowana ze względu na nią samą i nie może być sprowadzana do zwykłej wartości nadrzędnej z korzyścią dla innych. W związku z tym jest rzeczą niemoralną dobrowolne skazywanie na uśmiercanie embrionów uzyskanych w probówce. Obrazą na szacunku należnego istotom ludzkim jest również samo zamrażanie embrionów. Instrukcja podkreśla, tu jest cytat, w konsekwencji faktu, że zostały uzyskane w probówce i nie przeniesione do łona matki oraz określone jako nadliczbowe, zostają wystawione na absurdalny los. Bez możliwości ofiarowania im bezpiecznych, moralnie dopuszczalnych warunków przetrwania. Nie dziwi zatem fakt, że w związku z ogłoszeniem w 1996 roku przez Wielką Brytanię planu zniszczenia 3000 embrionów 24 czerwca tego roku papież Jan Paweł II zabrał głos i apelował, by uczyniono to, co możliwe, by na poziomie państw i organizacji międzynarodowych zapewnić embrionowi ludzkiemu prawa, które są właściwe człowiekowi.
jednocześnie prosił środowiska naukowe, by wstrzymały dalszą produkcję embrionów ludzkich, gdyż, jak stwierdził, nie ma moralnie godziwego rozwiązania, które zapewniałoby ludzką przyszłość wielu tysiącom zamrożonych embrionów, bo przecież mają one zawsze zachowają swoje podstawowe prawa i tym samym powinny być chronione przez prawo jako ludzkie osoby. Kilka miesięcy potem w oficjalnym dzienniku Stolicy Apostolskiej L'Osservatore Romano pojawił się artykuł profesora bioetyki i teologii moralnej Maurizio Faccioni, który podniósł kwestię tak zwanej adopcji prenatalnej embrionów nadliczbowych. Faccioni, mając na uwadze nauczanie Kościoła i zdając sobie sprawę jednocześnie z komplikacji etycznych związanych z istnieniem embrionów nadliczbowych, z ostrożną życzliwością wypowiedział się o możliwości przekazania tych embrionów kobietom innym niż genetyczna matka. Takie działanie, zdaniem włoskiego profesora, miałoby je uchronić przed zniszczeniem i zapewnić im rodzinę potrzebną do osobowego rozwoju. Od tego czasu, jeśli ktoś śledzi dyskusję, no, te dyskusje w łonie teologów, moralistów, etyków, filozofów związanych z tradycją Kościoła katolickiego toczyły się i no, mamy w zasadzie dwie grupy. Jedni mówią tak, drudzy mówią nie. Oczekuje się, że no, Rzym zajmie stanowisko zgodnie z zasadą Roma Locuta, causa finita, ale najnowszy dokument Dignitas Personae z roku 2008 nie zadośćczyni temu pragnieniu, to znaczy nie ustawia tej kwestii jasno coś na temat tego dokumentu. Próbuję się tam odpowiedzieć na pytanie, co zrobić z istniejącymi już zamrożonymi embrionami. W tekście stwierdza się, że nie jest godziwym rozwiązaniem wykorzystanie ich jako materiału biologicznego w celach badawczych i terapeutycznych. Odrzucona zostaje również propozycja ich rozmrażania bez dalszej reaktywacji i traktowanie ich tak, jakby były następnie zwyczajnymi zwłokami. Ponadto te embriony nie mogą być traktowane jako środek do terapii par bezpłodnych. Dokument stawia tę kwestię w gronie już moralnie zakwalifikowanych praktyk, takich jak sztuczne zapłodnienie heterologiczne i macierzyństwo zastępcze. Stwierdza również, że cytat, taka praktyka stwarzałaby różne dalsze problemy natury medycznej, psychologicznej i prawnej. Wreszcie dokument w jednym akapicie odnosi się wprost do samej kwestii adopcji. Oto co stwierdza. Została też wysunięta propozycja wprowadzenia formy adopcji prenatalnej, tak jak ten dokument określa, tylko w tym celu, by stworzyć możliwość narodzenia się istotom ludzkim, które w przeciwnym wypadku skazane są na zniszczenie. Jednak ta propozycja, godna pochwały co do intencji, uszanowanie i ochrony ludzkiego życia niesie ze sobą wiele problemów nie różniących się od wyżej przedstawionych. Koniec cytatu. Możemy stwierdzić, że choć po raz pierwszy wprost mówi się o adopcji embrionów, nie ma dokładnej wykładni tego tematu. Adopcja ta jest czymś różnym oczywiście od użycia embrionów nadliczbowych jako środka do terapii par bezpłodnej. Tego typu działanie samo w sobie złe, tak stwierdza etyka Kościoła. Embrion wtedy traktuje się nie jako cel, ale jako środek, przy pomocy którego można zaspokoić czyjeś pragnienie posiadania dzieci. Celem adopcji natomiast nie jest zapobieganie bezpłodności, ale stworzenie możliwości narodzenia się istotom ludzkim, które w przeciwnym wypadku skazane byłyby na zniszczenie. Motywem więc jest poszanowanie podstawowej wartości, to znaczy wartości ludzkiego życia. Ten motyw jest przez dokument chwalony. Embrion, któremu daje się możliwość rozwoju i zrodzenia, jest celem samym sobie, a nie środkiem do osiągnięcia jakiegoś innego celu. Jednocześnie od razu mówi się o problemach
związanych z adopcją, które, jak twierdzi dokument, są tego samego gatunku, co w sprawach poruszonych uczelnie. Niestety nie wiadomo dokładnie, o jakie problemy chodzi. Z jednej strony można wymienić te, które są związane z posłużeniem się embrionu jako środkiem do przezwyciężenia skutków bezpłodności, a z drugiej, co bardziej prawdopodobne, chodzi o wymienione problemy natury medycznej, psychologicznej i prawnej. Posłużenie się embrionem jako środkiem jest aktem wewnętrznie złym. Problemy zaś natury medycznej, psychologicznej i prawnej wydają się być możliwe do przezwyciężenia. Trudno nie zauważyć, że po akapicie poświęconym adopcji na nowo pojawia się już cytowane uprzednio zdanie Jana Pawła II, że nie ma moralnie godziwego rozwiązania, które zapewniłoby ludzką przyszłość wielu tysiącom zamrożonych embrionów. Dokument jednak nie stwierdza expressis verbis, że adopcja embrionów jest czymś moralnie nieludzkim. Taka konfiguracja treści zostawia wciąż otwartą furtkę dla możliwości adopcji embrionów. Furtka ta nie jest zbyt szeroko otwarta. W świetle etyki katolickiej propozycja ratowania embrionów przez samą kobietę, która nie pozostaje w związku małżeńskim i pragnie być matką zastępczą lub po porodzie oddać dziecko komuś na wychowanie, napotyka na więcej trudności niż możliwość adoptowania embrionu przez parę małżeńską. Ta ostatnia możliwość zadośćczyni postulatowi prawu dziecka do przyjścia na świat w rodzinie. Mając na względzie wartość wyłączności przekazywania życia w małżeństwie, możemy wyobrazić sobie najbardziej idealny scenariusz adopcji. Embrion adoptowany przez parę małżeńską motywowano pragnieniem służby poczętym życiu. Podejmuję tylko niektóre wątki dyskusji etycznej, która towarzyszy temu zagadnieniu. I tak argument, który podnosi się przeciwko aborcji, brzmi: wierność małżonków i jedność związku zakłada szacunek dla prawa, które przysługuje małżonkom, by stali się rodzicami przez wzajemny dar z siebie, dar miłości. Jest to twierdzenie prawdziwe. Ale w przypadku adopcji embrionów nie ma zastosowania. Embrion, choć opuszczony lub darowany, ma już swoich prawdziwych, biologicznych rodziców. Ich niemoralne w świetle katolickiej etyki postępowanie nie może odnosić się do pary, która adoptuje embrion. W przypadku adopcji dziecka już urodzonego trudno winić parę przyjmującą dziecko, trudno winić parę za niesprawiedliwość, która do adopcji to dziecko doprowadziła. Chodzi już o dziecko urodzone, tak przez analogię. Ten argument służy równie dobrze, może służyć, żeby poprzeć adopcję prenatalną. Kolejny argument. Adopcji można się sprzeciwić również ze względu na fakt, że embrion jest przeniesiony do jamy macicy kobiety, małżonki, przez technika. Godzi to w jedność więzi małżeńskich. Trudno nie zgodzić się z tym argumentem, jeżeli w świetle etyki katolickiej ocenia się jako moralnie złe postępowanie, które zastępuje współżycie małżonków przy powstawaniu życia, chodzi o rozdzielenie znaków jedności i prokreacji, to z pewnością można rozciągnąć tę argumentację na transfer embrionu do jamy macicy. Gdyby nawet przyjąć, że transferu embrionu dokonuje małżonek, to nie sposób nie widzieć w tym, powiedziałbym, brutalnej ingerencji techniki najbardziej intymne sfery życia małżeństwa. Trudno też widzieć w technicznym procesie implantacji embrionu jakąś formę intymnego jednoczenia się małżonków. Czy transfer embrionu można określić jako obojętny moralnie? Czy jest to taki sam rodzaj czynności, jak choćby badanie ginekologiczne? Badanie, jak wiemy, ma cel poznawczy. Transfer embrionu to na pewno inny rodzaj postępowania. Czy można transfer embrionu oddzielić od reszty procedury sztucznej prokreacji, które doprowadziło do zaistnienia ludzkiego życia? Technicznie można powiedzieć, że to inna czynność.
ale powstaje ona w relacji przyczynowej z procedurą in vitro. W klasycznej tomistycznej etyce przyjmuje się, że czynność jest dobra ze względu na swój przedmiot, znaczy cel czynności. Akceptując moralne wskazania dotyczące procedury in vitro, trudno wskazać jednoznaczny przedmiot tego, co nazywamy adopcją embrionów. Co tak faktycznie się wybiera? Transfer embrionu do jamy macicy, akt ratowania, adopcji, podtrzymania przy życiu, akt zastępowania matki, czy też możliwą kombinację wszystkich wymienionych. Jeśli nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o przedmiot, dyskusja o adopcji embrionu będzie zawsze napotykała na niepokonalne trudności. Nikt oczywiście nie neguje prawdy w twierdzeniu, że naturalnym miejscem embrionu nie jest laboratorium ani ciekły azot, tylko łono matki. Ludzkie embriony przechowywane w tym, co znany genetyk Jérôme Lujan określił jako puszki koncentracyjne, opuszczone przez zleceniodawców procedur, cierpią absurdalny los. Ich miejscem wzrostu przerwanego przez procedurę zamrażania jest łono kobiety, a szerzej małżeństwo, które przyjmie życie i o nie się zatroszczy. Adopcję embrionu można jednak odseparować od technik sztucznej prokreacji, choć jest to inny akt, który sam w sobie jest trudny moralnie do określenia, pozostaje w dziejach procedury in vitro. I stąd pytania. Czy jednoznaczna zgoda na adopcję nie stanie się zachętą do kontynuacji produkcji embrionów? Czy nie spowoduje ona osłabienia sądu co do moralności in vitro i jeszcze większego nagromadzenia embrionów nadliczbowych? Czy można zupełnie oddzielić to zagadnienie od tematu skandalu i współpracy sług? Pytania te nie mają jednoznacznej odpowiedzi, ale na pewno oficjalna zachęta do adopcji odciąży wielu z dylematu moralnego, czy poddać się procedurze in vitro, czy nie. Na końcu podnieść trzeba jeszcze kwestię sprawiedliwości, którą winniśmy każdej istocie ludzkiej, mając do wyboru tysiące embrionów do adopcji, jakie będzie kryterium wyboru. Który embrion należy wybrać, a który zostawić? Można uchwalić w tej kwestii jakąś ustawę, ale i tak będzie dokonywała się w tym względzie selekcja. Nawet jeśli będzie to wybór losowy, to czy nie ma w tym niesprawiedliwości? Embriony nie grają w grę losową i nie zakładają, że niektóre z nich przegrają, a inne wygrają ciąg dalszy zapoczątkowanego ludzkiego życia. Wszystkie mają prawo do życia i godnego rozwoju. I tu cytat. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Zdanie, które zacytowałem, oczywiście pochodzi z Biblii, z opisu czasów eschatologicznych. W tym przypadku decydującym jest Bóg, kogo weźmie, a kogo zostawi. W przypadku wyboru embrionów do adopcji, tym decydującym jest człowiek. W Starym Testamencie pewnego razu Salomon, to jest opisane w pierwszej Księdze Królewskiej, został postawiony przed dylematem dotyczącym dwóch matek zgłaszających pretensje do jednego dziecka. Wydał trafny sąd, którym zadziwił sobie współczesnych. Można powiedzieć, że było mu jednak łatwiej, bo dylemat dotyczył sprawy związanej z naturalnym stanem rzeczy. W dylemacie zamrożonych embrionów nadliczbowych mamy do czynienia z czymś, co w naturalnym stanie bez ingerencji techniki nie miałoby miejsca. Stąd też trudność i towarzysząca nam niepewność. Jedna z zasad kierująca wyborami etycznymi mówi: nie działaj wątpliwości. Mam wątpliwość dotyczącą adopcji, stąd na pytanie postawione w temacie wystąpienia odpowiadam przecząco. Nie jestem zwolennikiem adopcji embrionów.